patrząc na przemianę materii i na przykład takie te efekty jojo, że troszeczkę przybieramy, potem na chwilę chudniemy, potem znowu przybieramy, później mamy jakąś oponkę, chcemy schudnąć. No i tak naprawdę walczymy z tą otyłością. Drogie panie i panowie, to jest o tyle fajnie, że w sposób naturalny, w momencie kiedy za pomocą wody terhercowej jesteśmy w stanie sobie pięknie wyregulować oczyszczalnię naszą, czyli cudownie się po prostu reguluje praca jelit, cudownie wywalamy wszystkie toksyny i wszystkie śmieci z organizmu i to jest fajne, że w sposób naturalny, w momencie kiedy pozbywamy się tego balastu i tych wszystkich śmieci, to nagle się okazuje, że te zbędne takie te fałdeczki, to wszystko, co tam się na zewnątrz ciała jakoś tak buduje, nie? Nie wiemy nawet skąd to się wzięło, nagle się okazuje, a gdzie to się podziało. I o tyle, co jest fajne, co zauważyłam przez te kilka miesięcy, to jest to, że nawet jak stracimy te kilka kilogramów, to my tego nie widzimy po skórze, czyli ta skóra nie dostaje tak naprawdę przy dużych takich ubytkach wagi, skóra nie wiotczeje, ona jest dalej zwarta, ona jest sprężysta, bo tracimy to tak naprawdę, wywalamy śmietnik w taki sposób bezpieczny dla organizmu i dla skóry przede wszystkim. Bo ja pracując z klientkami mam bardzo często tak, że ja muszę schudnąć. Ale bardzo często jak chudniemy, to wszystko leci od tak naprawdę od czubka głowy do pasa, do biustu, to tak poleci bardzo szybciutko. A potem to, na czym nam najbardziej zależy, to gdzieś się zatrzymuje. I zauważyłam, że w momencie, kiedy się pracuje na przykład na udach, kiedy sobie na przykład... Ja sama osobiście robię sobie zabiegi z wodą terhercową, dodaję witaminki C naturalnej, tej w proszku, rozrabiam i robię sobie takie serum z witaminą C, moje panie, i na naczynka krwionośne, i na uda. Ale zauważyłam jedną rzecz, że w momencie, kiedy sobie przemasowuję, a można do tego użyć bańki, można sobie na przykład szczotki, można sobie takiej szorstkiej naturalnej myki użyć i na przykład zrobić sobie kapitalny zabieg, który będzie nam dodatkowo wzmacniał skórę, będzie fajnie pobudzał, likwidował nam i wzmacniał naczynia włosowate, więc wszystkie te kapilary, które nam żywią skórę, będą przyjmowały wszystkie te składniki odżywcze, ale cudowne co jest to, że mamy takie fajne naprężenie, czyli tak naprawdę to, co mówią, że to jest tak 10 razy wykonana akupunktura, to się zgadza, 20 razy wykonana bańka, to też się zgadza, 40 wykonanych masaży, to też się zgadza, bo w momencie, kiedy masujemy sobie sami, do tego naprawdę nie potrzebujemy trzecich osób, bo można sobie naprawdę cudowny zabieg spa zrobić za pomocą Aitera Care w domku i to będzie o tyle z pożytkiem, że jeszcze w momencie, kiedy masujemy i ciągniemy tą falą po ciele, to masujemy też dłonie, czyli tak naprawdę i z jednej strony, bo tu przy wylocie, w momencie, kiedy urządzenie pracują na nas, idą na nas teraherce i z tej strony w momencie, kiedy masujemy sobie, to w tym momencie za pomocą urządzenia, w momencie, kiedy masujemy, to od razu i korzystają dłonie, więc nie męczymy się w momencie, kiedy masujemy, robimy sobie zabiegi na ciało, to dłonie też korzystają. Ja kiedyś usłyszałam, że ale to mi ręce wysiądą, jak ja będę się tak cały czas i będę tak wszystkich robić. Nie, nie wysiądą, dlatego, że to jest cudowny zabieg taki, że my korzystamy też w momencie, kiedy robimy. Czy komuś, czy sobie, to jest tak, takie cudowne zabieg, że wszyscy z niego korzystają.